Siema wszystkim, z tej strony Soli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie bić 200 level, więc jedyne co musicie zrobić, to ładujemy się na mapkę, do której kod macie na samej górze na ekranie. No jeżeli was załadowało, musicie poczekać 10 minut po prostu, żeby dostać jak najwięcej expa. Jeżeli już poczekaliście, podchodzimy do tego miejsca, klikamy E i wpisujemy Soli. Jeżeli to już zrobiliście, bardzo wam dziękuję. Teraz jedyne co musicie zrobić, to sobie stąd wychodzimy i przejdziemy sobie do dwóch miejsc, w którym będzie exp. Więc pierwsze miejsce, do którego musimy pójść, to po prostu pójdźmy sobie po grappler, żeby dostawać jak najszybciej do wszystkich miejsc. Jeżeli mamy już grappler, to po prostu wyłączamy sobie tutaj to miejsce i idziemy sobie pod drzewo. Jeżeli tutaj jesteście, musimy sobie zatańczyć dowolną emotkę. Jeżeli nie działa, to musimy sobie pójść pod drugie drzewo. I w tym miejscu robimy emotkę i powinno nas przeteleportować. Jeżeli nie, to musimy iść do kolejnego. Stajemy i robimy motkę. Jak widzicie, przeteleportowało mnie, wchodzimy sobie na samą górę. I w tym miejscu musimy zbudować trzy rampy. I w tym miejscu będzie przycisk, klikamy sobie na niego E. I za niego dostaniemy nawet do 80 tysięcy expa. I jeżeli już to zrobiliście, to idziemy sobie do kolejnej miejscówki, która będzie oczywiście po lewej stronie od spawna, czyli jeżeli spawn jest tutaj, to idziemy sobie dokładnie tutaj, na tą budkę. I skakujemy sobie na nią i teraz musimy po prostu, jedyne co musicie zrobić, to idziemy sobie dokładnie na górę. I musimy stanąć tutaj, gdzie będzie grill, czy grill jest tutaj w tym miejscu i musimy tutaj stanąć. Budujemy się 3 razy do przodu i 2 razy w lewo. I w tym miejscu będzie przycisk, który musimy sobie znaleźć. On powinien być tutaj gdzieś na środku, więc musicie go po prostu znaleźć. O, jest tutaj, więc klikamy sobie na niego E. No i za niego także powinniście dostać nawet do 80 tysięcy expa. Więc dzisiejszego filmu byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się już w kolejnych filmach. Siemanko!